On może, ja wiem, że on może, ja wiem, że Jezus może dopomóc i mnie. On może, ja wiem, że on może, ja wiem, że Jezus może dopomóc i mnie. On leczył chore serca, utwierdzał chromy krok. On karmił głodnych, leczył trąb, przywracał ślepym wzrok. On może, ja wiem, że Jezus może dopomóc i mnie. Olu, a co ty dzisiaj w takim szkółkowym nastroju? A jakoś tak ta piosenka za mną chodzi od tygodnia. Uśpiewaliśmy ją ostatnio z Anią, z ciocią Asią i z wujkiem Tomisiem na szkółce. I wiesz co? On może, ja wiem, że on może, ja wiem. No, no faktycznie, wchodzi w ucho, ale zastanów się, co śpiewasz. No jak to co? Fajną piosenkę. Okej, ale jakie wyśpiewałaś przed chwilą słowa? Że on co robi? No, że leczy chore serca i utwierdza chromy krok. A ty masz jakieś problemy sercowe? Albo kulejesz? No nie, ale co to ma do rzeczy? Jak to co? Właśnie tu zaśpiewałaś. Co on jeszcze może? Co tam było dalej? No, że karmi głodnych, leczy trąd i przywraca ślepy wzrok. Głodna nie chodzisz. Nie jesteś trędowata. Nawet nie nosisz okularów. No, może trochę na umyśle szwankujesz. Ej, ej! Nie mogę śpiewać tej piosenki, bo nie jestem chora, ani głodna, ani nie mam okularów. Ej! Nie tak powiedziałem, ale po co śpiewać takie teksty, skoro Pan Jezus ci i tak nie pomoże w żadnej z tych rzeczy, bo nie ma takiej potrzeby. Oj, chyba mówisz tak, bo nie lubisz historii o Panu Jezusie. Poważnie, Maćku? Ola, wiesz, że lubię. Szczególnie lubię tę o nakarmieniu 5000 ludzi odrobiną chleba i ryby. I że to się wszystko rozmnożyło i że okruszków było więcej niż chleba na początku. Ja też, a najbardziej to już lubię te historie, w których Pan Jezus leczył ludzi. Tych, którzy nie widzieli, nie słyszeli, nie mówili i nie chodzili. I byli chorzy na trąd. Alu. Tak mi czasem smutno, że my nie możemy spotkać Pana Jezusa. Bo On już jest w niebie, a my urodziliśmy się za późno. Wiesz co, Maćku, chyba już rozumiem, o co Ci chodzi. Smutno Ci, bo nie spotkasz Go ani na ulicy, ani w sklepie. No tak. Fajnie mieli nawet ci trędowaci. Byli strasznie chorzy, ale mogli spotkać Pana Jezusa. Wiesz co? Dziwne jest to, co mówisz, Maćku, ale chyba Cię rozumiem. A teraz nawet nie możemy pójść do kościoła, by usłyszeć o Panu Jezusie. Maciuś, przecież już 2 tygodnie temu ustaliliśmy, że możemy mieć dalej społeczność z innymi wierzącymi, nawet gdy jest wirus, a Pan Bóg nie potrzebuje maseczki, by się z Tobą spotkać. Tak, wiem. Ale złości mnie, że nie mogę spotkać Pana Jezusa tak jak ci ludzie wtedy. Naprawdę myślisz, że spotkanie z Panem Jezusem jest teraz niemożliwe? Już sam nie wiem. Ja chciałbym, żeby Jezus po prostu stanął obok mnie, tak popatrzył swoimi oczami i On wiedziałby, czego potrzebuję. Od razu i zostałby moim przyjacielem. Maciusiu, wiesz co? Ja chyba mam pomysł. Znam kogoś, kto kiedyś zaprzyjaźnił się z Jezusem. Może podpowie nam, jak można to zrobić. Co ty na to? Cześć Olu i Maćku. Dzień dobry dzieci. Chcę wam powiedzieć, że bardzo wam zazdroszczę. Wiecie czego? Tego, jak wiele już, mając tyle lat co wy, wiecie o Panu Jezusie. Ja gdy byłam w waszym wieku, gdy miałam 6, 7, 8 lat, nawet gdy byłam już starsza, niewiele wiedziałam o Panu Bogu. Bardzo lubiłam słuchać o Nim historii, ale nigdy to nie było nic osobistego. W moim domu nie było Biblii. Nie było Biblii w obrazkach, którą mogłabym przeglądać czy czytać, a moi rodzice nie mieli takiej dorosłej Biblii.
I niestety o Panu Jezusie wiedziałam niewiele. Gdy przypominam sobie mój dom z czasów dzieciństwa, to myślę o smutku, bo był to bardzo smutny dom. Dom, w którym było bardzo dużo krzyku. Dom, w którym było dużo zdenerwowania. Moja mama bardzo często krzyczała na mnie, bardzo łatwo się denerwowała. Zdarzało się też, że podnosiła na mnie swoją rękę. Słyszałam na co dzień bardzo wiele złych rzeczy na swój temat. Dlatego źle o sobie myślałam. Mama też podnosiła na mnie rękę, więc bałam się jej i bałam się wracać do domu. Nie lubiłam swojego domu. Kiedyś przyszedł dzień, kiedy było mi bardzo źle. Byłam już wtedy starsza, miałam 14 lat. Postanowiłam uporządkować wszystkie swoje rzeczy. Kiedy przekładałam różne książki, zeszyty, natrafiłam na coś bardzo starego. Natrafiłam na mój stary pamiętnik z pierwszej i drugiej klasy szkoły podstawowej, wtedy kiedy miałam 7 czy 8 lat. I posłuchajcie, co w nim znalazłam. Przeczytałam takie słowa. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. A jeszcze parę stron dalej znalazłam takie słowa. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Ja właśnie tak się czułam. Czułam się tak, że nic nie jestem w stanie zrobić sama. I tak sobie pomyślałam, że jeżeli mogę zaufać Panu Jezusowi, a On zrobi tak, żeby w moim życiu było dobrze, żebym była szczęśliwa, to dlaczego mam nie spróbować? Wtedy po raz pierwszy się modliłam. Kiedy nastał wieczór, klęczałam na swoich kolanach, bardzo dużo płakałam i modliłam się do Pana Boga. Po raz pierwszy zupełnie szczerze. I wyobraziłam sobie, że kiedy następnego dnia wstanę rano, mój dom będzie zupełnie inny. I moja mama będzie zupełnie inna. Wszystko wokół mnie się zmieni. Pełna nadziei podeszłam rano do mamy. Ja wierzyłam, że Pan Jezus ją zmieni. Ale tak się nie stało. Moja mama znowu zaczęła na mnie krzyczeć. Ale wiecie co? Coś zmieniło się we mnie. Ja poczułam, że w środku jestem inna. Faktycznie coś się stało. Przyjaźń z Panem Jezusem odmieniła moje serce. Ja nauczyłam się kochać moją mamę. Nauczyłam się przebaczać. Zaczęłam się uśmiechać, bo nie wiem, czy w to uwierzycie, ale kiedyś byłam bardzo smutnym dzieckiem i bardzo rzadko się uśmiechałam. Minęło wiele lat. I Pan Jezus też po latach zmienił coś w mojej mamie i zmienił coś w moim domu. Ale w tym wszystkim okazało się, że ja miałam swoje pragnienia. Ale to ja najbardziej potrzebowałam zmiany. Pan Jezus pomógł mi zrozumieć, że ja jestem cenna, że jestem wartościowa, że jestem bardzo ważna. Pokazał mi, że mogę się uśmiechać i ten uśmiech rozdawać wszystkim wokoło. Że mam wpływ na ludzi, wokół których przebywam. Że mam wpływ na tych malutkich, którzy są obok mnie i na tych całkiem dorosłych. Że mam wpływ na ludzi, z którymi się spotykam. Pan Jezus nie spełnił moich marzeń, nie spełnił moich oczekiwań, ale dał mi to, czego ja najbardziej potrzebowałam. A to ja potrzebowałam przemiany. Moje serduszko potrzebowało przemiany. Zmienił moje serce, zmienił moje życie. Ta przyjaźń, właśnie przyjaźń z Panem Jezusem, zupełnie mnie odmieniła. Widzisz, Maćku, mówiłam ci, że mimo tego, że nie żyjemy w czasach Jezusa, dalej można się z Nim spotkać. Tak, i On dalej wie, czego najbardziej potrzebujemy. Ale pamiętaj, On nie będzie spełniał naszych zachcianek. Wiem, ale zrozumiałem też, że On daje mi wszystko, czego potrzebuję. Pamiętajmy, że to nie tylko dawne historie. To nie tylko coś, co już było. To może dalej się dziać. Olu, jak ja bym chciał zaprzyjaźnić się z Jezusem. Ja też, Maciusiu. Olu, a może tak, jak kiedyś zrobiła to ciocia, pomodlimy się o to, by Pan Jezus stał się naszym przyjacielem. Wiesz, że to bardzo dobry pomysł, Maciusiu? A może i wy, dzieci, chcecie się z nami pomodlić? Może i wy chcielibyście zaprzyjaźnić się z Panem Jezusem? Jeśli tak, przymknijcie na chwilę oczy i pomódlcie się z nami. Jesteście gotowi?
Dobry Panie Jezu, tak trudno mi bez moich przyjaciół w czasie, gdy nie mogę się teraz z nimi widzieć na co dzień. Tak trudno mi, często nie radzę sobie z moim smutkiem i samotnością. Ty znasz mnie najlepiej, wiesz czego potrzebuję. Znasz moje myśli i najgłębiej skrywane marzenia. Dziś chcę Cię poprosić, byś został moim przyjacielem i chcę Cię zaprosić do mojego życia. Wiem, że nie będziesz spełniał moich zachcianek, ale na pewno dasz mi to, czego najbardziej potrzebuję. Pomóż zaufać mi Tobie zupełnie. Chcę Ciebie słuchać, gdy będziesz mi pokazywać, co jest dobre, a co złe. Naucz mnie przyjaźnić się z Tobą. Pomóż mi przeżywać każdy nowy dzień jak nową przygodę. Z Tobą, przyjacielu. Amen.